Siemano, dawno nie było filmu. W KTM-ie trochę było roboty, bo był cały silnik wczoraj wyciągany. Pisar mi pomógł go włożyć. Mam tu jeszcze takiego małego kładzisza, co nie odpala, i większego kładzisza, co też nie odpala. Ojeju. Ogólnie winowaj, co było na przykład, że ten SXF gasł na wolnych obrotach, była świeca i one w ogóle te KTM-y mają źle według mnie głowice zrobione, bo nie ma tam odpływu wody i mimo, że jest fajka zrobiona tak, że woda ma się nie dostawać, to widać po tej świecy, że tu woda to ładnie w niej stała. No widocznie siadła ta świeca. Były ogólnie jeszcze robione gwinty od pokrywy zaworów, bo z reguły w każdym z tych KTM-ów się poci dał na tej uszczelce, więc wzięliśmy tu całą tą uszczelkę, przysmarowaliśmy masą, w miarę to ładnie zrobione, że tego nie widać. No i teraz sprzęcik ładnie chodzi, jeszcze została główka ramy do przysmarowania, to szybko zrobię i biorę się, bo jeszcze tam Tadzikowi się rozsypało koło w becie, to jeszcze łożyska mu wymienię. Tak wyglądają łożyska w KTM-ie. O dziwo się nie rozpadły i powiem wam, że ta bieżnia to też nie wygląda tak źle, bo u mnie to zawsze były takie odbite ślady od łożyska. Wydaje mi się, że jeśli się to dobrze wyczyści i nasmaruje, to jeszcze to polata. Te łożysko na górze jest do uratowania, bo się nie rozpadły igiełki, ale na dole niestety przeżyło więcej, bo wysypywały mi się te igiełki i widać, że ona jest już w słabym stanie, więc niestety nie wystarczy nasmarować. Mam tu takie łożysko, bo kiedyś do KTM-a kupiłem, ale u mnie one były dobre, te łożyska, i tylko bieżnie w nich powymieniałem. Tu jest też nowa bieżnia, więc damy nowe łożysko. Tylko żebym zobaczył, jak one siedzi, żeby później dobrze było. A one ma być tak założone, a bieżnia wbita do góry. To nie jest nawet jakieś chińskie, tylko kurde ten. Timken? Już nie pamiętam, czy to... Na pewno ze 100 za to zapłaciłem. O, japońskie. Koyo. Dobra, robim. Tak to jest i najlepsze jest to, że to łożysko nie jest w ogóle do tego KTM-a, a do tego KTM-a będzie pasowało. Dlatego ja jestem zakupywaniem KTM-ów, bo żeby to była Honda czy Yamaha, to już nie ma opcji, żeby to pasowało. A tu jest w tych KTM-ach spierdzielony dostęp do świecy i trzeba takie klucze specjalne sobie dorabiać, bo inaczej to ono lipa. To jest chyba na 12 czy na 14. To jeszcze łamany na jakąś przedłużkę, bo się nie da włożyć. To jest specjalnie przeszlifowane, bo rama przeszkadza we włożeniu tego. Panie, no to jest akurat minus, ale jak już się narzędzia ma, no to praca to czysta przyjemność przy tych sprzętach. Muszę sobie wymyślić, jakim ja teraz sposobem te łożysko wydłubię. Ono jest w sumie na straty spisane, ale chcę, żeby ta guma przeżyła, co tu jest. Ja pokażę wam tamte łożysko. Tamte się nie rozpadło i po wyczyszczeniu całkiem źle nie wygląda. No nie jest też najlepsze, ale nie wypada i jak je się nasmaruje, to ładnie chodzi, nic się nie blokuje, więc myślę, że będzie chodziło, tylko jest po prostu w tej. W rdzy. Ale żadna igiełka nie wypada, więc jeszcze będzie latało. Bieżnie też ogólnie źle nie wyglądają, no tamte po prostu już przeżyło więcej. Dobra, grzałem to palnikiem, tu trochę podszlifowałem i pękło, ale i tak nie chce się zdjąć. Myślałem, że to będzie lżejsza robota, ale to nigdy nie ma z górki. Kurde, że to nawet palnikiem, na pewno coś tam palnik pomógł, ale kręcić się kręci, ale nie chce się dziadostwo zsunąć. Ale dobrze, chociaż się zruszyło. Trochę się już zsuwa, bo już guma się uwolniła. Ale ja pierdzielę. Co to za mordęga. Dajmy tutaj, bo szkoda czarnych półek. Zawsze można do Six Daysa włożyć i powiedzieć, że to Six Days. Znaczy do zwykłego KTM-a. No tu mi się trochę skosiło. Zeszł. Ja pierdzielę. O, jeszcze tutaj. Hu, ile to się trzeba było namęczyć. Dobra, sztyca cała, nic jej się tu nie stało. Wyczyścić tylko. To też wyczyścić, bo to jeszcze do odzyskania idzie. Stare łożysko, które zostało rozsypane.
Bieżnię też dałem nową. Ogólnie już tu nie nagrywałem, jak to wbijałem, bo taka burza zaraz idzie, że muszę szybko to do garażu zabrać. Jedynie co, to jak się takie coś robi, to lepiej skręćcie mocniej półki, bo one i tak się poluzują i zazwyczaj trzeba jeszcze po jakimś, nie wiem, dwóch, trzech jazdach to poprawić, bo się poluzuje. To jeszcze wiadomo, te bieżnie to wszystko się dociśnie. Ten prehistoryczny palnik, jak to nie wyleci wszystko w powietrze, to... To nie jest nowy motor, że to musi być nie wiadomo jak dogrzane. Wszystkie te łożyska są takie same? No chyba mówił, że wszystkie takie same dał. Dobra, to ładnie weszło. O, tu widzicie, jak wygląda sytuacja z tym, z czyszczeniem części. Tak wygląda, tak po wyczyszczeniu, nie, a tak wyglądało wszystko. Kurde, najwięcej się schodzi z tym czyszczeniem, jakby nie patrzeć. Kurwa, gorące jeszcze. To nie są do ściskania, tylko do rozciskania. Ciężej będzie włożyć. Tutaj patrzę, że jest takie małe obramowanie. Ktoś chyba za mocno wprasował i poszły do środka łożyska, tak mi się wydaje. Będę musiał uważać, żeby ich za mocno nie wcisnąć, ale tu lejka niby zdystansuje. Dlatego zawsze trzeba wkładać tamtą stronę, bo jak wbijecie tu łożyska, to później może się okazać, że tam nie będziecie mogli segera włożyć, bo kiedyś tak miałem i musiałem wbijać tamte łożysko, żeby aż te wypchnęło i to tu lejkę zgniotło. I można tak łożyska rozwalić. Dobra, zakładam to koło z głowy. To jeszcze KTM-a dzisiaj tłoka założę. Kurde, dzisiaj dobry dzień, trochę się roboty zrobiło. Pewnie tyle będzie, bo co tu pokazywać, koło założyć, ten to już wyczyścić. Jeszcze ten, już tłoka nagrywałem, jak zakładałem w KTM-ie. Mam tu znowu uszczelki, pierścienie, tłoka. Tłok, gdzie tłok? Kurwa, gdzieś tu był ten tłok. Boże, gdzieś... W ogóle zgubiłem adapter do GoPro, ten taki za 300, kurde, i tak mi szkoda, nie wiem gdzie ja to władowałem. A tłoka już nie widzę, gdzieś tu był, dobra, znajdzie się. Gdzieś tu był i nie ma. Coś tam się nagrało, siemaneczko.